Dobrze, przyjaciele, więc mamy tak, następną rzecz. Chcę teraz powiedzieć o tokach myślowych, o tym, jak to funkcjonuje. Ja nie będę czytał wszystkich wersetów, będziecie sobie je zapisywać, bardzo proszę, i będziecie je sobie potem rozważać. Pierwsza rzecz to jest Psalm 94:11, który mówi nam, że ludzkie myśli to marność. A więc ludzkie myśli, czyli nieprzemieniony tok myślowy, jest nam do niczego niepotrzebny. Żeby nasze życie funkcjonowało prawidłowo, to nasze myśli muszą być zmienione. Bo one, gdy nie są zmienione, to są marnością, czyli do niczego się nie dają. Marność to jest bycie ulotnym, nietrwałym, bezcelowym, bez wartości. Czyli w ogóle nie bierzemy pod uwagę, że nasze myśli, które są nieprzemienione, do czegoś nam się przydadzą, bo się nie przydadzą. To zmieniamy myślenie na myślenie Boże. Drugą rzeczą, jeżeli chodzi o toki myślowe, to jest Izajasz 55:8, gdzie jest napisane, że Bóg nie ma nic wspólnego z ludzkimi tokami myślowymi. Nic wspólnego. Nie trochę, tylko nic. Bóg nie ma nic wspólnego. Dlatego też Bóg się tam nie porusza w tych ludzkich tokach myślowych. On się porusza tylko we własnych tokach myślowych. Czyli On cały czas proponuje zmianę na Jego tok myślowy. Inny tok myślowy Go Jego w ogóle to nie interesuje. To nie ma, że On ma coś do powiedzenia w tej kwestii. On właściwie mówi, no nic nie mam do powiedzenia w tej kwestii. Trzecia rzecz, Izajasz 59:7. Izajasz 59:7 mówi, że myśli ludzkie są zgubne. One gubią nas. Czyli w ogóle, jeśli poruszamy się w kategoriach myślowych człowieczych jedynie, to my się zgubimy wcześniej czy później. Czemu wielu chrześcijan się gubi? Ponieważ myślą ludzkimi kategoriami. Nie zmieniają myślenia na kategorie Boże. Chrześcijanie wielokrotnie myślą, że jeśli mają dobre myśli, to że to jest dobrze. Że takie myśli mogą zostawić. A ja mówię, nie możesz zostawić w ogóle myśli swoich. Jeśli miałeś jakąś koncepcję kiedyś, jakąśkolwiek, to zweryfikuj ją z prawdą Bożą. Jeżeli ona odstaje 1% od prawdy Bożej, to jest gówno warta. I w ogóle koniec. Koniec. W ogóle nieważne, jaka ona była. Tak? Dalej w Trenach 3:62, czyli w Lamentacjach Jeremieszowych, jest napisane, że myśli szatana uderzają w ludzi i chcą znaleźć w nich swoje oparcie. W jaki sposób szatan on łączy się z tokiem myślowym człowieka? Diabeł uderza myślami różnymi i patrzy, czy w człowieku znajdzie się zahaczenie tych myśli. Bo diabeł nie może każdego dotknąć. Diabeł może dotknąć twojego życia tylko na poziomie, na którym uda mu się zahaczyć swoją myślą twoją myśl. Na przykład wychowany zostałeś w mentalności biedy. Wmówiono ci, żebyś zbyt wiele w życiu nie oczekiwał. I ty rośniesz sobie z taką perspektywą, zbyt wiele w życiu nie oczekuję. Chcę dobrych rzeczy, ale nie zbyt wiele. No, mówił Ceroński tam o milionie dolarów, gdzie mi tam milion dolarów, ja się będę zastanawiał nad milionem dolarów, jak mi starczy 3000 miesięcznie. Wychowany w tej mentalności człowiek ma chory tok myślowy. Diabeł uwalnia swoje myśli wtedy i one się łączą z tym chorym tokiem myślowym człowieka. I w człowieku powstaje demoniczna przestrzeń zwana popularnie duchem ubóstwa. Kiedy powstaje duch ubóstwa? Jak działa? Kiedy człowiek mający zakorzenione w sobie toki myślowe o tym, że zbyt wiele nie potrzebuje,
wzrasta z nimi i żyje na podstawie nich, w tym momencie staje się adekwatną jakby przestrzenią do zahaczenia demonicznej myśli ubóstwa. I raptem widzimy, że życie człowieka przebiega w ubóstwie. W czym? No w takim łączeniu końca z końcem przez całe życie. Że idzie się do tej pracy tak starcza do pierwszego i znowu przechodzimy i znowu starcza. I okazuje się, że wspaniały człowiek i jednocześnie człowiek ubogi. Ktoś powie, no ale to co zły? Nie chodzi czy zły. To nie rozpatrujemy tego w kategoriach, czy to dobry, czy zły. Ubogi człowiek. Nie mogący sobie pozwolić na różne rzeczy. Nie mogący też zasilać królestwa prawidłowo. Wiecie o co chodzi? Ktoś zarabia 1000 zł miesięcznie, no to przyniesie 100 zł do królestwa, do kościoła na przykład, tak? Jak ktoś zarabia 10 tysięcy miesięcznie, to przyniesie 1000 zł, no tak? Tej podstawowej dziesięciny jakiejś. No jest różnica, prawda? Poza tym, jak ktoś zarabia 1000 zł miesięcznie, to on tylko te 100 zł przyniesie i więcej nie przyniesie, bo za resztę musi przeżyć. A jak ktoś zarabia 10 tysięcy, tak? To może przynieść 5 tysięcy. I żaden problem. Prawda? Zaczyna być różnica. Bo już nie mówimy o dziesięcinie, tylko mówimy, że to jest człowiek skromny i on jest w stanie połowę swoich zarobków przynosić do kościoła, bo za drugą połowę sobie będzie żył. Fajnie? Fajnie, tak, prawda? Możesz sobie żyć za mniejsze pieniądze, ale kupę szmalu przynosisz co miesiąc do kościoła. Jest na salę, jest na sprzęt i jest w ogóle na funkcjonowanie. Więc dlatego mówię, jak działa ten łącznik. Diabeł, on wyszukuje w ludziach tych myśli. Dlatego jak ważną rzeczą jest zmiana myślenia. Ja byłem wychowywany w takiej mentalności biedy. Ja. Mi tak wmawiano. Nie spodziewa się zbyt wiele. Kolejna rzecz. Przyjaciele. 2 Koryntian 11:3. Szatan skaża myśli za pomocą kłamstwa na temat Boga. Czyli myśli ludzkie są systematycznie przez diabła skażane, tak? Informacjami na temat Boga. Jaki Bóg jest? Zobaczcie, jak religia jest zbudowana. To są kłamstwa na temat Boga. Ludzie się ze mną wykłócają, ale Bóg taki nie jest. Ja mówię, nie! Ty takiego Go nie znasz! Ty nie znasz takiego Boga. Kiedyś jeden kaznodzieja dawał świadectwo i mówi tak. Siedziałem sobie w domu i oglądałem sobie gazetę wędkarską, bo lubię sobie pooglądać sprzęty. Byłem kiedyś wędkarzem, dzisiaj nie wędkuję, bo nie mam czasu, ale lubię sobie czasem pooglądać nowości. No więc mówi, kupiłem sobie gazetę, oglądałem sobie nowości. Przeleciałem całą gazetę i na końcu były takie gadżety wędkarskie. I była taka piersiówka, że sobie wędkarz może tam wlać w wódeczkę i jak siedzi na tych rybach, to sobie może popijać tą wódeczkę. Taka piersiówka. I on tak spojrzał i tak pomyślał, fajna taka rzecz, taka piersiówka. Ale za chwilę pomyślał, nie no co ja gadam, jestem pastorem, co za głupota, na co mi piersiówka. W ogóle, przecież ja raz nie chodzę łowić ryby, a dwa to w ogóle nie piję, w ogóle wiesz, nie? Ale taka mi się, taka była rzeźbiona, rybka taka wyrzeźbiona, ale taka ładna piersiówka dla wędkarza. I mówi, za jakiś czas jestem na usłudze, tak, w Wielkiej Brytanii. Podchodzi do mnie człowiek i mówi, pastorze, mam dla pastora prezent. Daje mi pudełko. Patrzę na to pudełko i mówię tak w swoim duchu. Boże, chyba żartujesz. Otwieram pudełko, a tam piersiówka. Tam. Mówi, zacząłem się modlić, mówię, Boże, co to jest? On mówi, nikomu nigdy o tym nie mówiłem. A Duch Święty do niego mówi, przecież zapragnąłeś tego. Jestem Bogiem pragnął. On mówi, poryczałem się jak Bóg. Dał mi rzecz zupełnie mi niepotrzebna. Bo Bóg nie jest
w ogóle wiecie o tym, ja bym czasami będę takie rzucał rzeczy, żeby wam one wchodziły głęboko do głów. Bóg nie jest Bogiem potrzeby. Nie daj się zwieść, bo się pomylisz. Bóg nie jest Bogiem zabezpieczania potrzeb. Bóg się nie zajmuje zabezpieczaniem potrzeb. Bóg się zajmuje spełnianiem marzeń. Nie zabezpieczaniem potrzeb. Bo potrzeba to jest wąska rzecz. Jak cię wychowano w mentalności ubóstwa, to ty masz wąską potrzebę. Ty masz potrzebę, żeby mieć dwie pary butów, żeby mieć jakąś tam odziejkę, żeby tam ci na głowę nie leciało i tak sobie możesz przeżyć całe życie. Rozumiecie? A jak się zapyta ktoś ciebie, o czym marzysz, to ty... O, tak się zachowują chrześcijanie. Rozumiecie? Rzadko którzy są w stanie mi od razu wyładować z grubej rury, marzę o tym, o tym, o tym, o tym, tak? Marzę o tym, żeby głosić do tysięcy, marzę o tym, proszę ciebie, żeby kupić sobie Mercedesa, marzę o tym, marzę o tym, marzę o tamtym. Następna rzecz, 2 Koryntian 4:4 pokazuje nam, że diabeł interesuje się tylko tym, aby zaciemnić umysł niewierzącego, czyli tego, który nie ufa Bogu, nie tego, który jest nienarodzony z Bożego, tylko temu, który nie ufa Bogu, by nie przyjmował on prawdy o chwale Chrystusowej. Więc co diabeł robi z umysłami nieprzemienionymi? On je zaciemia, aby chwała Chrystusowa, czyli potęga Chrystusa, cała wymiana krzyżowa, cały splendor związany z władzą, były dla człowieka niewidzialne. On się tym zajmuje. Tak wykorzystuje toki myślowe. Ja chcę, żebyście zrozumieli, gdzie bazuje diabeł, jak ważną rzeczą jest zmiana umysłu. Brak zmiany umysłu to dramat. Rzecz następna, Dzieje Apostolskie 17:29. Nieprzemieniony umysł jest skłonny do bałwochwalstwa. Czyli jeżeli my nie przemieniamy swojego umysłu, to zaczynamy mieć ciągoty bałwochwalcze. My chcemy, tak? My chcemy realizować, tak? Pewne projekty bałwochwalcze. Wiecie, co to jest bałwochwalstwo? Bałwochwalstwo to jest oddawanie czci stworzeniu zamiast stwórcy. To jest bałwochwalstwo. Czyli stawianie stworzenia w miejscu stwórcy. Kiedyś ktoś do mnie mówi, ja nie jestem bałwochwalcą. Ja mówię, palisz na ogół papierosy? On mówi tak. Ja mówię, to jesteś bałwochwalcą. Patrzy się na mnie, jak to? A ja mówię, tak to. Demoniczna siła bałwochwalstwa działa w twoim życiu. I jesteś uzależniony od jakiejś formuły stworzenia. Oddajesz temu cześć w ten sposób, że nie możesz się od tego powstrzymać. Jesteś bałwochwalcą. Pokutuj. Zmień myślenie. Ludzie, jeżeli mnie by coś uzależniało, cokolwiek, tak? Od razu uznaję to za wroga. Nie dlatego, żeby się wam podobać. Nie? Nie dlatego, żeby się Bogu podobać, bo ja się Bogu w Chrystusie podobam. Ale wiecie dlaczego? Bo nie mam zamiaru relacjonować się z szatanem. Bo ja go nie lubię, bo jemu z mordy jedzie. Takie mam wrażenie. Tak sobie pomyślałem jakiś czas temu. Nie wiem, czy dobrze. Ale to jest takie super. No nie musicie w ogóle tego nie podobać. Drugi Koryntian 3:14 pokazuje nam, że religia przytępia umysł. Religia przytępia. Religia powoduje, jakakolwiek religia, że my się stajemy, że wytracamy ostrość umysłu, bystrość umysłu. Otępiali się stajemy. Otępiali. Otępiali. Ostatnio jedna osoba się rozwodziła, taka znajoma z kościoła, i ona mówi, mój mąż zarzuca mi, że jestem w sekcie, że my się zachowujemy tak, a nie inaczej, że filmy tam chce przynosić, że skaczemy, że tego. Ja mówię, wiesz co, to powiedz tak sądowi, powiedz wysoki sądzie. Po pierwsze chciałbym przedstawić NIP tej sekty, NIP.
To państwo nam nadało. I proszę bardzo, to jest jako dowód, że ta sekta ma NIP. Ma też rekord. Też państwo nam. Czy się państwo zgadza z istnieniem tej sekty? A po drugie, czy jest większą, jakby większym szaleństwem to, że skaczemy, krzyczymy i robimy różne dziwne rzeczy, niż to, że pewne grupy ludzi uważają, że przyjmując opłatek w każdą niedzielę w kościele, spotykają się z Bogiem. Są to profesorowie, ludzie, którzy są głosem politycznym w tym kraju. Rozumiesz? Ja mówię, powiedz Wysokiemu Sądowi. Co jest większą głupotą? Skakanie i machanie rękami? Czy zjadanie, proszę Ciebie, mąki i wody i twierdzenie, że w ten sposób, poprzez połknięcie tego, mamy relację z Bogiem? Co jest powszechnie praktykowane w tym kraju? Wiesz, bo religia przytępia. Ludzie kończą studia, mają po parę fakultetów, a klękają i przyjmują, proszę Ciebie, opłatek, twierdząc, że to Bóg. Ja sobie myślę, na co te studia im były? No, co to jest? Religia przytępia. Następnie Łukasz 10:27. Myśli są po to, aby nimi kochać Boga. Więc nasze myśli muszą być zmieniane do poziomu kochania Boga. Będziesz kochał Pana Boga swego każdą myślą swoją. Myślą będziesz kochał. Czyli mamy, nasze myśli po to są. Mamy je do tego skłaniać. Mamy je zmieniać w tą stronę. Następnie 1 Koryntian 2:16 mówi nam, Bóg już przez wiarę określa koniec naszego procesu przemiany. On widzi święty koniec, czyli Bóg, On wie, że Ty, bo On widzi Twoje uświęcenie, koniec Twojego uświęcenia. Wiesz, o co chodzi? Krótko powiedziawszy, masz szóstkę na koniec roku. On to widzi. On mówi, dziecko moje, ja jestem z Tobą, ja Cię dopinguję w tym. Zmieniaj swoje myślenie, bo uda Ci się. Uda Ci się to. Tobie uda się to. Każdą myśl zmień na moją, bo ja już widzę koniec. Następnie w Rzymian 12:2 jest opisany stary umysł jako mentalność świata, a nowy umysł to rozróżnienie tego, co ze świata jest, a co jest z Boga. Czyli stary umysł, on tylko rozpoznaje świat. Pamiętaj. Stary, ja często, nie wiem jak wy rozmawiacie, przypomnijcie sobie czasami rozmowy z ludźmi, którzy, no powiedzmy, nie są długo nawróceni. Zauważycie, oni myślą mentalnością świata. Cały czas. Bo to jeszcze nieprzemienione w ogóle umysły są. W ogóle. On cały czas myśli mentalnością świata. Cały czas. Cały czas. I czasami, wiesz, to naprawdę wspaniały jest człowiek, ale on w ogóle w takie głupoty gada. W ogóle wiesz, no kurczę, no nie zaprowadzę cię dziecka do przedszkola, bo tam grypa panuje, w ogóle wiesz, a on wiesz, a jest w kościele na przykład, jest wypełniony Duchem Świętym już, w ogóle on takie rzeczy gada. Grypa panuje, on tam nie zaprowadzi dziecka do przedszkola. Tak? Natomiast nowy umysł rozróżnia, co jest ze świata, co jest z Boga. Dlatego zmieniamy umysł, tak? Bo musimy rozróżniać, rozróżniać. My musimy jasno rozróżniać. Kolejna rzecz, Izajasz 26:3. Umysł zmieniamy przez ufanie Bogu i Jego Słowu. To znaczy, że umysł się zmienia wtedy, kiedy my pokładamy zaufanie w czymś. Już wtedy się umysł zmienia. Kiedy Ty już zaufałeś jakiemuś słowu, to już następuje pierwsza zmiana umysłu. Nie martw się, że to wolno idzie. Ona już się zaczyna, ta zmiana. Izajasz 32:4. Umysł musi pracować, aby się zmieniać.
Czyli on nie możesz liczyć na to, że umysł się zmieni w ten sposób, że o, tyk, zmieniłem umysł swój. No nie, absolutnie. Nie, nie. Praca, cały czas praca, praca, praca. Dlatego tak duży nacisk kładziemy na zmianę i na pracę. Dalej, pierwszy list Piotra 1,13. Jest napisane, że umysł trzeba okiełznywać. Okiełznajcie umysły wasze. Czyli w ogóle w różnych sytuacjach widzimy, że my musimy w pewnym sensie nasze umysły troszkę jak te ciała brać za pysk i sprowadzać. Mówi, ty musisz tak myśleć. Ja często w ogóle pamiętam, ja miałem duży problem z impulsywnością w życiu, wiecie? No, różni ludzie mają z różnymi rzeczami, ja miałem z impulsywnością, byłem impulsywny. Ja pamiętam, jak ja w ogóle klęczałem, kładłem na siebie ręce, w ogóle mówię, ty będziesz spokojny. Bo cię normalnie nie wiem. Ogłaszałem, że jestem krynica spokoju. Jestem taki spokojny w ogóle, że nie mogę być spokojniejszy. Mówię, jestem cierpliwy, spokojny, w ogóle wiesz, nie? Jakby ja uderzałem słowem w ten mój umysł. Uderzałem. I przez wiele miesięcy się nic nie działo. Potem się zacząłem uspokajać. Ale przez wiele miesięcy się nic nie działo. Dalej, przypowieści Salomona 14:30. Umysł spokojny, czyli pełen Bożego szalomu, zapewnia życie ciału, a namiętności, czyli niespożyte apetyty niszczą ciało. Czyli zobaczcie, od umysłu zależy od tego, jak ciało będzie funkcjonowało, nasze fizyczne. To znaczy, tak jak zmienisz swój umysł, tak będzie funkcjonowało twoje ciało. Umysł spokojny, on będzie powodował, że twoje ciało będzie funkcjonowało zdrowiej, silniej, lepiej. A kiedy w twoim umyśle będą krążyły ciągłe jakieś takie myśli o zapotrzebowaniu, tak, na ten świat, to ciało będzie niszczało. Ciało będzie chorować. Ciało jest bardzo zależne od umysłu. Wiesz, że w ogóle tak będziesz silny fizycznie, jak będzie silny twój umysł. Jak jesteś słaby fizycznie na przykład dzisiaj, masz jakąś słabość fizyczną, to w ogóle ty musisz bardzo pracować nad zmianą umysłu. Musisz dbać o dietę, ćwiczyć, rozwijać się, ale ty musisz przede wszystkim dbać o swój umysł. Musisz uspokajać ten umysł, przemieniać go, tak? Wprowadzać myśli spokojne. I ostatnia rzecz, 2 Piotra 3:1. Trzeba być czujnym w dbaniu o umysł, czyli w ogóle chodzi o to, że my nie możemy odpuścić tej zmiany umysłu. Ja was w ogóle błagam, nie odpuszczajcie zmiany umysłu. Uznajcie to za potężną wartość waszą. I to jest jakby to, co jest związane z tokami myślowymi.